Globaliści przejęli cały świat i gdzie chcą, wywołują wojny, przewroty, obalają rządy, obsadzają je swoimi ludźmi, bo ich pragnieniem jest kontrola nad całym światem. Bracie i siostry, lepiej by było dla nich, gdyby się nie narodzili, otrzymają swoją zapłatę. Pamiętajcie, jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą. Dziś wszyscy przeklinają Putina, nazywają go zbrodniarzem. Owszem, jest nim, ale spójrzmy na Stany Zjednoczone. Ile to oni stoczyli wojen, ile niewinnych dusz mają na swoim sumieniu, czy odpowiedzieli za to? Nie, nigdy. Jedna i druga strona walczy o swoje, jeśli nie można osiągnąć wyznaczonego celu w pokojowy sposób, wtedy używają siły. Jedni i drudzy niczym się nie różnią. Na animacji, którą bardzo dobrze znacie, jest krótki fragment, widzicie symbole takie jak Sierpi Młot, a te nawiązują nie tylko do Rosji, ale także są symbolem komunizmu. A jak wiecie, ten system jest wrogiem Zachodu, ponieważ nie chce się integrować, a co oznacza, że jest przeszkodą w ich wielkim planie przebudowy świata i zjednoczenia go. Widać tu dokładnie, że ich planem jest zatopienie tego systemu. Gdy upadnie Putin, pozostaną tylko Chiny jako mocarstwo. Bracie i siostry, nie ma co się doszukiwać pozytywnych postaci, tu rządzą pieniądze. Cały ten świat to jedno wielkie moralne dno. Cofnijcie się pamięcią pięć lat wstecz. Jak wyglądał świat, a jak dziś wygląda i dokąd zmierza. Zastanówcie się, czy kiedykolwiek były takie czasy jak dziś. Nie możecie przejść obok tego obojętnie. To są znaki końca. Wiele osób ma sny, w których widzą powrót naszego Pana i zbawiciela Jezusa Chrystusa. Otrzymują w nich informacje, że czas powrotu nastąpi wkrótce. Bracie i siostry, minął rok 2021. Jak szybko? Bardzo szybko. Niedługo będzie połowa 2022. Czas płynie. To niesamowite, bo można odnieść wrażenie, że ktoś skraca czas. Jan w liście pisze: świat przemija wraz z nim jego pożądliwości. I to się dzieje. To jest koniec. Niewątpliwie mamy czasy Noego. Drzwi do arki są otwarte. Przeznaczeniem wielu z nas jest wejść na jej pokład, by uciec przed tym, co ma nadejść. Wzywa nas. Czuję to w sobie, to przeczucie, które mi mówi, że jesteśmy bardzo blisko, i bywam nieobecny duchem, zupełnie w innym miejscu. Nie ma we mnie lęku, ponieważ zaufałem obietnicy. Pan powiedział: Ufaj, wrócę po ciebie. Mówi to do każdego z nas. A zatem, bracia i siostry, zbliża się czas, w którym zobaczycie sąd nad światem. Bądźcie gotowi. Ja będę.